Cześć, witam z planu kręcenia filmu o bunkrze numer 10. Ten bunker jest dosyć ciekawy, on ma miał po prostu dosyć, tu jeszcze z jednej i z drugiej strony nasyp, kopuła pancerna, raczej półkopuła pancerna i dwa gniazda karabinów maszynowych tutaj wokół. Był nieco zaskoczeniem dla przeciwnika, bo po prostu jego nasyp, jego ten praktycznie cały zasypany ziemią stanowił pewną taką mistyfikację w stosunku do przeciwnika, że po prostu przeciwnik myślał, że jest większy obiekt. Tutaj jest tylko praktycznie trzy gniazda, strzelnice i jedne zabezpieczające wyjście od tamtej strony i ten A. Co można jeszcze tu powiedzieć? Tu jest bardzo wspaniały widok. Była zrobiona na tej linii po prostu zapora przeciwpancerna. Te bunkry nie mieli broni przeciwpancernej. Tu trzeba było znaleźć jakieś rozwiązanie. No, co można dalej powiedzieć? Tutaj jest dosyć, on jest dwupoziomowy. Jest dolne pomieszczenie, dolny poziom, górny. Górny jest dosyć niski, bo to nie jest wysoki bunker. Półpancerna jest dosyć wielka. No i widać, że wszystko jest zarośnione. Tak to mniej więcej wyglądało. Z przeciągnięciem jeszcze tam i tamtego nasypu. No i to by było tyle. Cześć.